Ojcze, szanowni, na dzisiejszej pięknej uroczystości już po raz kolejny odbywamy tu we wsi Biała na ziemi chojnowskiej dzięki gościnności mieszkańców Wysokogrodu Sołeckiego, która uroczystość ma dwójny wymiar, wymiar duchowy rozpoczynający się przełosiną dalszej kolejności imprezami kulturalnymi, ale również ma wymiar materialny, bowiem mieszkańcy wsi są nas wszystkich uczestników karmić kuchnią wschodnią. Wśród znakomitych gości, którzy przybyli na tę ziemię, do tego pięknego parku, są goście, których pozwolę sobie przedstawić i powitać. Witam ekscelencję księży biskupów, duszpasterza diecezji łódzkiej, księdza biskupa Lucjana Trofiniaka. Proszę po raz kolejny uczestniczyć w naszych uroczystościach ksiądz biskup Stanisław Paniewski. Jest również obecny, jak co roku tradycyjnie, gospodarz diecezji jagiellońskiej, honorowy patron tej uroczystości, ksiądz biskup Stefan Cichy. Tego serdecznie. Również liczne grono księży. Serdecznie witam, a wśród nich dziekana dekanatu wojnowskiego, księdza prałata Tadeusza Jurka oraz gospodarza tej parafii, księdza Krzysztofa Bojkę. Ja Państwa wnieśli to zainicjował wspólnie z mieszkańcami wsi, by co roku we wrześniu spotykać się na tej pięknej uroczystości, która łączy nie tylko Kresowian, ale również ludzi, którzy potrzebują tradycję wschodnią i kuchnię wschodnią. W gronie tych znakomitych gości witam parlamentarzystów, panią poseł Marzenę Machałek, senatora Witolda Lechańczaka. Są również przedstawicieli instytucji administracji centralnych, a wśród nich wiceprzewodniczący Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, pan Józef Pawlak. Witam również kolegów moich samorządowców, starostów rolnickiego Jarosława Humennego, miasta Chojnowa Jana Sergiesa. Jest również rzesza radnych Rady Powiatu na czele z panią przewodniczącą Rady Stanisławą Bakos. Są również obecni radni Rady Gminy i Miasta Chojnowa, ale również są obecni sołtysi i członkowie Rad Sołeckich, bo to o nich ta inicjatywa również zależy. Chcę również powitać wszystkich zgromadzonych, reprezentujących różne środowiska, w tym kombatanckie i sybiraków, bo to oni, że tak powiem, niosą tą tradycję i tą kartę, żywą kartę historii. Chcę powitać wszystkich tu zgromadzonych, a tak jak powiedziałem, chcę, żeby rozpocząć właściwą uroczystość, rozpoczęcie muszą świętą i proszę ekscelencję o rozpoczęcie przy świętej. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już 9. raz, jak spotykamy się na Kresowianach. Najpierw to była Studnica, Miłkowice, a potem tutaj Biała. I widzę, że tu rzeczywiście te uroczystości kresowe jakże pięknie się przyjęły. I to, co pan wójt podkreślił, że zaangażowanie tutejszych mieszkańców jest wielkie. I coraz bardziej rozszerza się też zakres tych uroczystości, bo to już nie gmina, nie powiat, nie nawet województwo dolnośląskie, ale jak widzimy, że to już sięga za granicę. Dlatego jeszcze raz pozdrawiam
księdza biskupa Marcjana z Łódzka, jak i jednego z kapłanów, który tu razem z nim przybył. Księdza biskupa Stanisława Paniewskiego z Zaporza i naszego biskupa, gospodarza tutejszej uroczystości, jak i naszego gospodarza diecezji. Niechaj Pan im błogosławi za to wielkie zaangażowanie i serce. Ale wśród nas są też przywitani ogólnie kapłani, duszpasterze. Jest tutaj i ksiądz kapelan Sybiraków, ksiądz Flawiuszków. Jest równocześnie znany, przecież często bywa u nas. Jest przede wszystkim gospodarz tutejszej parafii, kapelan Kresowia. Niechaj mu Bóg błogosławi, by ta jego inicjatywa i zaangażowanie rozwijały się. Poza tym czcigodnych księży też serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza księdza prałata Tadeusza Kisińskiego. Udało mi się w tym roku, że byłem w Ustce razem z Caritasem i chorymi i tam o nim to krąży nawet legenda niejednokrotnie. Zazdroszczą, że go, czy raczej tęsknią za nim, bo go nie było. A on przecież Tadeusza i innych poetów potrafi cytować z pamięci. Niechaj więc dzień dzisiejszy będzie tutaj radośnie przeżywany. Byli wszyscy przywitani, powitani, także i parlamentarzyści, samorządowcy, wszystkich tutaj ogarniamy modlitwą i prosimy o błogosławieństwo Boże dla nich, by to, co jest przed nimi, było rzeczywiście uwieńczone Bożą chwałą i pożytkiem dla ludzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg jest z wami. I z Duchem Twoim. Umiłowani Chrystusie Panu. Zabrałem w tym przepięknym parku, w tej cudownej scenerii, a Pan Bóg daruje nam dzisiaj jakże wspaniałą jesienną pogodę. Myśląc o losach tysięcy, a nawet i milionów ludzi, którzy wskutek zmian narzuconych historią musieli opuszczać swoje domy, opuszczać groby swoich bliskich, wędrować w świat bardziej, mniej przyjazny. Ale przecież losy wszystkich narodów, wszystkich ludzi są w ręku Boga. A więc zawierzając niezgłębionemu i niepojętemu dla nas miłosierdziu Bożemu losy naszych bliskich i całego świata, rozpoczynając tę przeświętą, wyznajemy, że nie zawsze byliśmy wierni Panu Bogu i Jego przykazaniu. Że tak często w życiu szukaliśmy własnych dróg, które zawsze prowadzą do bolesnych rozczarowań. Przepraszamy za wszystkie nasze upadki, grzechy, za nasze niewierności. I prosimy, aby Pan Bóg przyjął ten nasz szal, abyśmy tę najświętszą ofiarę, która jest ofiarowana za Was, za Waszych bliskich, za wszystkich, których dotknęło to nieszczęście, przeprowadzki, ucieczki, a również swoją modlitwą obejmujemy tych, którzy pozostali tam, bezimiennych, jakże często grobów, rozsianych wszędzie. Chciałbym powiedzieć na całej ziemi, bo trudno to określić.
Ale przecież te groby są i na Wołyniu tak bardzo dużo ich. Są takie wielkie. Są w Galicji, są na Bukowinie. Ale przecież znamy takie słowa jak Katy, w jednej starowej Staszki. Tak dużo tych nazw, które niestety świata tragiczne. A więc na początku tej Przeświętej, a modlitwą chcemy podjąć, jak żywy taki zmarł, uznając naszą słabość. Przepraszamy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem złożyli tę przemyślniejszą modlitwę.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania nie jest słuszny? Czy raczej wasze postępowanie można jest troszkę szeroko? W prawo? Dziękuję bardzo. Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełnił. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże. Thank you.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch synów spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie upamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wyciągnęli rękę po owoc zakazany.
tym samym niejako mówiąc Panu Bogu nie. Nie Twoja wola, a nasza wola będzie tym razem. Skutki tego czynu są odczuwalne do dnia dzisiejszego, a nazywamy je grzechem pierworodnym, skutki grzechu pierworodnego. Ale jakże często potem w czasie historii człowiek powtarzał Panu Bogu. Nie Twoja, a nasza wola będzie tym razem. Czy nie zła i przewrotna wola ludzi stoi u początku wszystkich wojen? Przecież Pan powiedział wyraźnie, nie zabijaj. A historia ludzkości praktycznie nieprzerwany ciąg wojen, przewrotów i zawsze cierpienia i cierpienia ludzi. Nie musimy się cofać bardzo daleko w historii, bo od początku, kiedy Kain zabija swego brata Abla, nie przestaje się przelewać krew na glubie ziemskiej. To w jednym, to w drugim miejscu. Konflikty większe, mniejsze. I zawsze te straszne cierpienia, zniszczenia i śmierć. Czy ktoś potrafi policzyć, od jary zliczyć? Niemożliwe. Żaden historyk nie będzie na tyle odważny, aby powiedział, ile ofiar pochłonęła ta czy inna wojna. Nawet XX wiek nasz, kiedy już właściwie można byłoby z wielką dokładnością policzyć te ofiary, jest to praktycznie niemożliwe. Historycy się zastanawiają, ile pochłonęła pierwsza wojna światowa. 15 milionów czy 20? A ile druga wojna światowa? 50 milionów czy 60 milionów? To taka statystyka. My mówimy słowo miliony, tak lekko nam to idzie. Słowo lekko się wymawia, a przecież każde życie ludzkie jest bezcenne. Jedyne. Niepowtarzalne. Nigdy się nie powtórzy. A my tak lekko szacujemy. Tyle milionów ofiar. A ile wielka rewolucja październikowa i jej logiczna kontynuacja, czyli terror stalinowski. Dopiero teraz uczeni zaczynają uprzedawniać sobie, że mogło być grubo poza 100 milionów, 120, nikt nie wie. Ile ludzi zginęło na Syberii? A iluż to nie dojechało do Syberii? Otwierano te bydlęce wagony i była zamarznięta masa. Ludzie stłoczeni, przytuleni do siebie, zamarznięci na kości. A tak wczoraj słyszeliśmy, pan profesor Ciebie mówił o tym moście zależnickim. Kiedy most dojechali, mostu nie ma, to zepchali wagony z ludźmi do Dniestr. Albo te straszne morderstwo w 1941 roku. Tylko w Łódzku, w jednym więzieniu, za dwa dni wymordowano ponad 4000 zupełnie niewinnych ludzi. NKWD-ści nie chcieli zostawać ich przy życiu. Zaczęła się wojna. Miłowanie tych przykładów, trzeba mnożyć i mnożyć, ile ludzi zginęło w Kazachstanie, kiedy ich wyrzucali, jak bydło z tych wagonów, w spek, w dzień piekielny słońce, a w nocy przejmujący mróz. Ryli ziemię, chowali się do ziemi, ci ludzie. I już przetrwało. Możemy mnożyć i mnożyć te przykłady, ale zawsze za wszystkim stoi ta zła i przewrotna wola ludzi. Ale na szczęście historia zna i inny imion.
imiona, które są zapisane w złotych płytach. Bo zawsze byli tacy, którzy nie tylko nie powiedzieli Panu Bogu nie, ale z gotowością odpowiedzieli tak. I tę wolę pełnili. Czyż nie najlepszym tego przykładem jest Najświętsza Maria Panna, kiedy Archanioł Gabriel zwiastuje, że ona została wybrana Matką Zbawiciela, zmieszana pyta, jak ma się to stać, a potem odpowiada, niech mi się stanie według słowa Twego. I teraz zależycie w cieniu Jezusa, w cieniu przyszłego cierpienia, aż na Golgotę, aż pod krzyż. Święty Józef czyni podobnie. Usłyszawszy we śnie, co się stało, co ma być, że ma być opiekunem świętej rodziny, zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu powiedział anioł pański. Czyli swoim życiem powierzał Panu Bogu tak. Na szczęście w historii mamy wspaniałe imiona. Czy to święty Franciszek, który ukochał cały świat i potrafił mówić kazanie do ptaków i do ryb? Czy może bliższe nam czasy święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który dobrowolnie idzie do bunta głodowego za nieznanego sobie więźnia, bo tamten ma żonę i dzieci. Możemy dużo mówić. W każdym narodzie miły Panu Bogu jest ten, kto się Go boi i kto pełni Jego wolę. Stary doktor Korczak, Janów Korczmit, doktor Korczak, stary doktor, mógł ocalić, mogli go ratować. Dobrowolnie idzie do komory gazowej razem ze swoimi dziećmi. Nie chce ich zostawić. Żyd. Albert Schweitzer, protestant. Wspaniały uczony, doktor. Genialny interpretator muzyki Bacha, przy którym otworem stały wszystkie sale koncertowe całego świata. Opuszcza wszystko, jedzie do Afryki, do Lambareny, aby tam leczyć trędowatych. Podobnie czynią ojciec Damian i błogosławiony Jan Bejzy. Możemy wspominać te imiona, chociażby brat Albert Chmielowski, który też porzuca wspaniałą karierę, a idzie, aby służyć tym biedakom. Błogosławiona matka Teresa z Kalkuty nic wielkiego nie uczyniła, tylko się schyliła nad ludzką niedolą. Nie przeszła obok umierającego na ulicy Kalkuty, którego wszyscy z daleka omijali, bo chyba nie był to przyjemny widok. A ona się zatrzymała i schyliła. I tak zaczęła się jej wielka przygoda życiowa. Pokojowa Nagroda Nobla to tylko mały gest wdzięczności wobec tej malutkiej, zgarbionej starszy. I oczywiście nasz kochany, miłowany, dzisiaj błogosławiony Jan Paweł II, też wydawałoby się, nic wielkiego nie uczynił. Ale tylko całemu światu głosił orędzie miłości i przebaczenia. Wyciągnął ręce do całego świata i świat również. Świadectwem temu są jego podróże apostolskie. To z jaką uwagą słuchano jego nauk. I potem ten niespotykany pogrzeb, który zgromadził praktycznie cały świat
i na placu świętego Piotra przedstawicieli wszystkich narodów i najrozmaitszych religii, a reszta przy odbiornikach telewizyjnych radio. On tylko głosił orędzie miłości. Miłowani, nas dzisiaj zgromadziła pamięć. Pamięć o tamtych terenach, które niestety pozostały tam, poza dzisiejszą swoją granicą. Pamięć o tamtych mogiłach, grobach, pamięć o bliskich i bolesna pamięć o tamtych wydarzeniach. Ale w dzisiejszej modlitwie, w lekcji mszy świętej, na początku mszy świętej modliliśmy się: Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej pokazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Dzisiaj modlimy się i prosimy Pana Boga o to, abyśmy umieli Jemu odpowiedzieć zawsze tak. Niech będzie Jego wola, jak na niebie, tak i na ziemi. Amen. A teraz Panie wezwanie naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Zawsze Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, podjął krzyżowy łatwy, został męczony pożerany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak najmniejszy. I stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, nie oczekuję z przyszłego chwały i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga należy ziemia i mieszkańcy. Polecajmy dobremu Bogu wszystkie sprawy Kościoła i naszego narodu. Ksiądza Ojca Świętego, naszych biskupów Stefana, Marcjana i Stanisława, aby dzięki modlitwom chrześcijan wiernie czuwali nad zleconym im przez Chrystusa Bożym włodarstwem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich Krasowian, tych zamieszkujących dawne Kresy Rzeczypospolitej, tych żyjących na terenie Dolnego Śląska i wszystkich rozsianych po świecie, by umieli rozpoznać sens życia i swoją tożsamość w służbie Bogu i Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy na Kresach oddali swoje życie za wiarę i ojczyznę, pomordowanych na Wołyniu, w Ponarach, pod Wilnem, zesłanych na Sybię, aby ofiarę ich życia Bóg przyjął i nagrodził życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kolejne pokolenia Kresowian, potomków tych, którzy musieli opuścić swoją ojcowiznę, aby nie zapomnieli o tym, skąd są i kim są, by byli świadkami prawdy o przeszłości
i odpowiedzialności za teraźniejszość Polski. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi starszych i chorych, za tych, którzy jako dzieci musieli opuścić kresy, a teraz dożywają swoich dni. By z ufnością i nadzieją patrzyli na młode pokolenia, które przejmą ich dziedzictwo, przy którym trwali przez całe swoje życie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Grażynę i Czesława w 13. rocznicę ślubu o wszelkie łaski i błogosławieństwo dla nich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, tu zebranych, zakochanych w kresach, by to, kim jesteśmy, było wielkim świadectwem polskości dla przyszłych pokoleń. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty objawiasz miłosierdzie całemu światu. Wysłuchaj modlitwy swojego ludu i wspieraj go zawsze swoją mocą w wierności temu, co odziedziczyli po swoich rodzicach i dziadkach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Oh,
Wszechmogący nasz królowie za to, że jesteś z nami. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz królowie. Wspaniały dzień.
od 9 lat jeszcze nie padało. Zawsze jest słońce. Niektórzy mówią, że proboszcz ma podył, ale myślę, że to cała parafia ma podył. Pana Boga, że takie piękne słońce i dzień nam dzisiaj daje. Zapłać księżom, biskupom za obecność, przewodniczenie i kierowanie nami, diecezjanami w tej wspólnocie, która łączy się w miłości do Boga i Ojczyzny, miłości do Kresu. Pragnę również tutaj złożyć serdeczne podziękowania tym osobom, które bardzo wiele wysiłku, czasu poświęciło przygotowaniu kresowym. Jest tutaj lista, więc ją odczytam, bo nie chciałby się ktoś poczuł pominięty, a naprawdę bez nich nie moglibyśmy nic zrobić. A zatem bardzo serdecznie dziękuję Bóg zapłać Urzędowi Gminy Chojnów na czele z panem wójtem, panem Mieczysławem Kasprzakiem, Urzędowi Miasta Chojnów na czele z burmistrzem, panem Janem Serkiesem, Starostwu Powiatowemu w Legnicy, że z panem Jarosławem Kumendem. Bóg zapłać wszystkim sponsorom, którzy nas wspierali. Kopalni Kruszywa w Rokitkach, panu Ryszardowi Łosiowi, Alicji Grzegorzowi Rudziaku, sklepowi Nento w Chojnowie, firmie Młyn Polec Krzyżowy, Marcie Andrzejowi Kupczykom, Irenie Tadeuszowi Kiełgowiczom, Bogumilej Stanisławowi Kryszczukowi, Bogdanowi Sterkowcowi, Elżbiecie Janie Sawo, Krystynie Czapskiej, pani prezes firmy Dozor Wód Annie Basili, prezesowi Banku Spółdzielczego w Chojnowie Bogumila Mrozi, Alicji Dół, Januszowi Zatwarnickiemu, Henrykowi Szapowa, Zdzisławowi Michnejowi, Tadeuszowi Hajdukowi, Janinie i Henrykowi Działu, Piotrowi Fickowi, panu Józefowi Pawlakowi, tu szczególne podziękowanie za pomoc w otrzymaniu dotacji Urzędu Marszałkowskiego, panu Mikołajowi Biednykowi, to dzięki niemu ten park tak pięknie tutaj dzisiaj wygląda, wykoszony, oczyszczony przez niego i panów, którzy razem z nim pracowali. Informujemy, że zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zrealizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku. Dziękujemy pomocy Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie. Tu gościmy dzisiaj Polaków z Lwowa, zespół Lwowianie i harcerze z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Ogromne podziękowanie paniom przygotowującym potrawy kresowe. One to już robią od 2 tygodni tutaj, dzień w dzień w naszej wiosce pracując, przygotowując wspaniałe potrawy. Panom z grupy technicznej, te wszystkie konstrukcje, urządzenia, niezwykła, piękna, nowa w tym roku dekoracja dworku, to ich zasługa. Bóg zapłać im wszystkim. Wielkie podziękowanie kieruję do młodzieży i harcerzy. Czasami narzekamy na młodzież, ale oni tutaj dzień i noc pracowali, pilnowali i wiele wysiłków włożyli, to by tak pięknie wyglądało to miejsce. Także obóz harcerski w tym roku po raz pierwszy miejsce dla zabaw i atrakcji dla dzieci i młodzieży, to także ich zasługa. Bardzo serdeczne podziękowanie składam mediom, zwłaszcza Radiu Plus, które od blisko 2 tygodni informuje, nagłaśnia, przypomina o naszych kresowiach. Dzięki też nim tu jest tak dużo osób. Bardzo dziękuję im, że uczestniczą w tej naszej uroczystości i nadają bezpośrednio do radia informacje i wywiady z naszej uroczystości. Bóg zapłać pocztom sztandarowym, którzy tutaj przybyli na czele z pocztem, który dzisiaj otrzyma odznaczenie z 1. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy. Serdeczne podziękowania składam
wszystkim kresowianom ze wszystkich stowarzyszeń kresowych, którzy tutaj przybyły i Lwowiakom, Wilnianom, Drohobyczanom i z innych również stowarzyszeń kresowych, a szczególnie bliskie jest mi od kilku miesięcy istniejące stowarzyszenie Kresy Przeszłość i Przyszłość. W czasie naszej uroczystości rozprowadzane są cegiełki, które są wkładem naszym właśnie powstaniem Domu Pamięci przy Parafii Świętego Wojciecha w Legnicy i Ostrej Bramy, o czym ksiądz biskup raczył wspomnieć. Zachęcam więc wszystkich do sfinansowania tego dzieła, bo warto te wszystkie pamiątki, archiwalia, które niekiedy są narażone na zniszczenie, zachować, uratować, uczynić z tego dziedzictwo, które będzie skarbem dla przyszłych pokoleń. Bóg zapłać wszystkim za obecność, za tak wspaniałe przeżycie podczas dzisiejszej i liturgii, i całego dnia. Za chwilę po błogosławieństwie odbędzie się ceremonia wręczeń odznaczeń. Właśnie ta aura, ten nastrój. Owszem, wspominamy i tragiczne chwile, ale umiłowanie. Nasza siła tkwi w miłości i w jedności. Zachowajmy tą pamięć. Pamięć powinna przetrwać. I właśnie dzięki wszystkim, którzy tę pamięć pielęgnują, zachowują dla przyszłych pokoleń. Ale nie może to być pamięć tylko negatywna. Przecież historia zna jak ciemne, tak i piękne strony i jasne. Przyjechałem z Wołynia, gdzie tak dużo grobów. Nie tak dawno w Ostrówkach grzebaliśmy znów ponad 300 osób znalezionych w tych dołach, w spalonej szkole w Woli Ostrowieckiej i tu w lesie, gdzie wyodrębniono 231 szkieletów. Zastrzelono tam 231 osób. Z tych 231 150 dzieci. Kilkumiesięczne, kilkuletnie, kilkunastoletnie. Te czaszki malutkie, takie jak porcelanowe pobite, obojczyk jak z kurczonka, w spalonej szkole też, gdzie żywcem byli spaleni ludzie. Ile ich? Tego nikt już nie powie, a to jeden z tych domów, ilu ich jeszcze jest. Ale razem z tym przecież obecny tu biskup Stanisław Padewski, który też pochodzi z Tarnopolszczyzny, tak jak ja, też to potwierdzi, że Ukraina to nie tylko ci bandyci spod ciemnej gwiazdy, z tych band UNUPA, którzy w tak okrutny sposób mordowali Polaków. Ale to też Ukraińcy, którzy z narażeniem życia Polaków ratowali i niejednokrotnie tę najwyższą cenę zapłacili. Bo mordowano w ten czas bez litości i tych Ukraińców, którzy Polaków ukrywali, ratowali. Taka jest prawda. Kiedyś biskup Padewski powiedział, Stanisław, że powinien być pomnik Ukraińcom, którzy ratowali Polaków. Umiłowanie, historii nie odwrócimy. Ale módlmy się, żebyśmy my tworzyli historię lepszą, mądrzejszą, lepszą, opartą na prawie Bożym, na miłości, na przebaczeniu. W tym jest nasza siła i niech Pan Bóg nam błogosławi na dalsze lata naszego życia i na te wspaniałe spotkania. Pan z wami. Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i
Pani Bożena Samuro, także współorganizatorka Krysowia, szefowa naszej kuchni, bez której nie byłoby Krysowia. Thank you.
A siostra Bogusławca, no pierwszy raz ją tak, ona nigdy raczej nie ten. Mamo, to ty tu siedź, a my Marysię znajdziemy. Tak. A my Marysię, no. Nigdzie nie idzie, jak ktoś dalej jadę. Tak, tak. To przedzwoń, może ona już. Ja także bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz podkreślam, słuchajcie, to jest zespół z Białej. Automat Biała, gratulacje. Ja już ich zamawiam za rok. Mamo, ja tu położyłam marynarkę, a idę Marysię szukać. Drodzy, może ona gdzieś ma miejsce dla mnie. Zjedliście? Jeszcze chcecie? Rabinie, bo teraz będzie duchowa sprawa. Zapraszamy za chwilę na scenę nasz chór. Ja muszę jedną rzecz się przyznać. Popełniłem wielką gafę i wielkie muszę złożyć przeproszenie. Otóż chór Skoranta to jest chór, na którym zawsze można polegać. Nigdy nie zawiedli, zawsze są i muszę przed nimi paść na kolana. I to zrobię, chociaż oni mówili niemożliwe. Ale zrobię to z wielką miłością do nich. Nie jeszcze jak będziesz na górę. Księdza, czy na pewno uchodzi? Czy to na pewno uchodzi, tak paść na kolana? Przed panią też mówię. Ale nie przede mną, nie, broń Boże, proszę cię. Ja padam na kolana bardzo często, nie? I przed ołtarzem, czy przed kobietami. Ale za chwileczkę rzeczywiście scena zostanie troszkę sprzątnięta i chór Skoranta, tak jak ksiądz powiedział, niezawodny, zawsze uczestniczy, jak się ich poprosi, świetnie śpiewa, wzruszająco podczas mszy, prawda, proszę księdza? A jakie piękne dziewczyny. Proszę księdza, o nie. Ja tutaj tak górnolotnie, a ksiądz rzeczywiście piękne dziewczyny. No, jak piękna pani Basia, gratulacje. Oklaski dla mnie. Proszę państwa, wszyscy państwo na pewno już... Czyż polskie dziewicze, czyż polskie dziewicze, to się jej syna zmienia. I w polskie dziewicze,
Nie, 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 nie